Cześć, witajcie, Adam Goździewski. Na filmie obserwujecie, jak wyburzam ścianę 6-centymetrową w bloku z wielkiej płyty w tak zwanym systemie szczecińskim. Ta ściana zostanie usunięta, a w jej miejsce wstawimy kasety do drzwi przesuwnych Porta. Oglądajcie ten filmik, nie zapomnijcie dać lajka, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i za chwileczkę zobaczycie, jak nam ta robota poszła. Oglądajcie, hejo! Tak jak widzicie, ściana została wyburzona. My w tej chwili z Danielem szykujemy już konstrukcję naszej ściany, która będzie wykonana z płyty kartonowo-gipsowej. Do wykonania tej ściany używamy profili CW100. Są to 10-centymetrowe szerokie profile. Teraz montujemy właśnie jeden z nich na suficie. Wcześniej mamy już zamontowany profil na ścianie z prawej strony. Z lewej strony, tam gdzie stoi odkurzacz na dole, tam jest wejście do kuchni i tam będzie pierwsza para drzwi przesuwnych. Stelaż do tych drzwi przesuwnych, jak już widzicie, jest oparty o ścianę, przygotowany, został wcześniej skręcony. Ja za chwileczkę będę się zabierał za skręcenie drugiego takiego stelażu, bo do tego pokoju na wprost będą jedne drzwi przesuwne i do kuchni drugie. Tutaj widać akurat przyszła klientka, której tłumaczę, jak to będzie wszystko wyglądało i w którym miejscu będzie włącznik, bo to też jest istotne, bo w tej ścianie będziemy musieli też wpuścić kable po to, żeby można było zapalać światło wchodząc do sypialni. Przynieśliśmy już jedną ramę. Rama jest z firmy Porta. Sprawdzamy, czy jest w pionie, w poziomie, czy się wszystko zgadza. Przepuszczamy kable elektryczne w miejscu, gdzie będzie włącznik. Wszystko skręcamy razem i za chwileczkę na to będziemy przykręcać płytę kartonowo-gipsową. Przykręcamy pierwszą płytę kartonowo-gipsową. Z prawej strony postanowiliśmy zamknąć wszystko z płyt najpierw od środka pokoju i za chwileczkę wstawiamy drugą kasetę, która posłuży do drzwi przesuwnych do kuchni. Przykręcamy ją do ściany i za chwileczkę konstrukcyjnie montujemy razem z pierwszą kasetą, która już jest zamontowana na sztywno. Dajemy wzmocnienia z profili, tak jak już wcześniej wspomniałem, CW100. Wzmocnienia, sprawdzamy, czy jest pion, poziom, skręcamy wszystko razem. A za chwileczkę będziemy przymierzali drzwi i zobaczycie to już na fotkach. Teraz zaczynamy biały montaż, mamy już ściany pomalowane, wszystko jest przygotowane do zamontowania drzwi. Jak widzicie, drzwi już są wrzucone na rolki, teraz tylko regulujemy wysokość, żeby ładnie, gładko się przesuwały. I za chwileczkę zobaczycie efekt końcowy po zamontowaniu opasek. Oglądajcie chwileczkę jeszcze, a zobaczycie, jak drzwi się przesuwają, jak wsuwają się w ścianę. Pierwsze na pierwszy rzut idą drzwi do pokoiku, tak jak widzicie. Wsuwają się w grubość ściany. Tak jak przed chwileczką widzieliście, przygotowane kasety zrobiły dobrą robotę. I za chwileczkę jeszcze pokażę wam, jak przesuwają się drzwi do kuchni. Zachęcam was w międzyczasie do zostawienia lajka, do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zdążyliście zrobić. Zapraszam też do oglądania innych moich filmów, też są ciekawe. I tak jak widzicie, drzwi z firmy Porta chowają się w ścianę zarówno w kuchni, jak i w pokoiku. Pozdrawiam z tego miejsca, wszystkiego dobrego, Adam Goździewski. Hejo!